Cześć, witajcie w kolejnym filmie od mtbxc.pl. Standardowo w piątek zapraszam Was na kolejny odcinek programu cyklicznego. Wczoraj cały świat kolarstwa górskiego obiegła taka dosyć przykra informacja, a chodzi o to, że Jan Rysewets i Scott SRAM Team postanowili zakończyć swoją współpracę. Jenny od dłuższego czasu miała już problemy ze zdrowiem takim mentalnym, miała tam depresję. Ciężko jej było wrócić do ścigania, wystartowała w jednym wyścigu, ale widać było, że jakoś nie może znaleźć motywacji do tego, by trenować i startować. Przechodziła kilka takich rodzinnych dramatów, no i jak widać, kolarstwo na ten moment totalnie jest to, co chciałaby robić. No i wspólnie z managementem teamu Scott SRAM doszli do takiej decyzji, że no rozwiązują kontrakt i póki co Jenny przestaje być zawodniczką MTB. No mam oczywiście nadzieję, że wszystko wróci do normy i zobaczymy jeszcze Jenny na trasach Pucharu Świata czy Mistrzostw Świata, a może Igrzysk Olimpijskich. No i oby stało się to jak najszybciej. Druga wiadomość jest już z naszego lokalnego podwórka. Team Hurom Sławno Accent wczoraj albo przedwczoraj byli w siedzibie firmy Accent, no i odebrali swoje rowery wyścigowe, także kaski, okulary, skarpetki i przeróżne akcesoria. Zaraz sobie tutaj gdzieś zobaczycie, jak wygląda ich nowy rower. Rower jest oczywiście fajnie pomalowany w kolory teamu. Specyfikacja tego roweru to jest napęd 1x12, oczywiście SRAM Eagle. Specyfikację Wam tutaj też wyrzucę, a także będziecie mogli ją zobaczyć w komentarzu w naszym artykule, bo napisaliśmy dzisiaj o tym rowerze kilka słów. Na koniec powiem Wam o dość niespodziewanym powrocie, a chodzi dokładnie o Toma Bunena. Otóż Tornado Tom wraca do teamu Lotto Soudal, dość nawet niespodziewanie, no bo przecież zawsze cała jego kariera była związana z Patrickiem Lefebvre'em i z ekipą Quickstep czy tam Etics, różnie się ona nazywała. Natomiast wraca do w sumie takiej największej konkurencji, ale nie wraca on w roli zawodnika, ale w ramach takiego programu doradczego. To nazywa się Captains of Cycling i to jest program, który ma też na celu zbieranie funduszy dla kolarstwa w Belgii. I tą informacją kończymy ten tydzień z programem cyklicznym. Zapraszam Was oczywiście po weekendzie, widzimy się w poniedziałek, a na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę, cześć!